8 października, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Kontrowersyjna inwestycja wchodzi w kolejny etap. Budowa odlewni Żeliwa w Dąbrowie Górniczej od miesięcy budzi duże emocje wśród lokalnej społeczności. Między innymi na początku tego roku mieszkańcy Tucznawy zorganizowali protest. Teraz w Dąbrowie Górniczej rozpoczęły się konsultacje firmy Brembo, która planuje budowę odlewni. Jej przedstawiciele twierdzą, że chcą sprostować nieprawdziwe informacje krążące wokół tej inwestycji. Dlatego przez kilka najbliższych dni są do dyspozycji mieszkańców. Fatima Orlińska. Jeszcze na początku tego roku głos sprzeciwu mieszkańców Tucznawy był wyraźnie słyszalny. Chcemy gospodarza, a nie naszego i dzieci krawarza. Ci sprzeciwiali się powstaniu inwestycji z obawy o ich zdaniem szkodliwe pyły, które jak mówili miałyby unosić się na skutek działalności odlewni, powodowałyby zanieczyszczenie powietrza i tym samym wpływałyby niekorzystnie na zdrowie lokalnej społeczności. Odlewnia Żeliwa to jest duża emisja różnych szkodliwych czynników, dlatego sprzeciwiamy. Wszystko jest blisko domów, 200 metrów od, przy samych działkach naszych, na których działkach uprawiamy jakieś tam warzywa. No i po prostu wszystko to trzeba będzie zostawić u góry. Jednocześnie lokalna społeczność zarzucała władzom Dąbrowy Górniczej, że te bez konsultacji sprzedały teren, a głosy społeczeństwa i ich obawy miały nie być słuchane. Wtedy też odbywały się spotkania wszystkich zainteresowanych stron. W związku z faktem, że w połowie września Brembo złożyło wniosek o wydanie zgody środowiskowej na budowę odlewni, dziś uruchomiło punkt informacyjny dla mieszkańców, gdzie w wyznaczonych terminach eksperci będą odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące inwestycji. Ta, jak deklarują, ma być jedną z najnowocześniejszych tego typu, spełniającą wszystkie wymogi. Z punktu widzenia zanieczyszczenia środowiska, czy nawet oddziaływania na środowisko, naszym celem jest to, aby wszystkie ewentualne oddziaływania zamknęły się na terenie naszej działki. Więc dla mieszkańców nie powinno być w ogóle odczuwalne. Od samego początku, od momentu zakupu działki, informacja, która szła czy to z Urzędu Miasta, czy to od nas, czy to ze strefy ekonomicznej, była jasna. Będziemy budować zakład odlewni, będzie to nowoczesny zakład, który powstanie na tej działce, która została wskazana nam przez strefę. Na pierwsze spotkanie z ekspertami we wtorek nie przyszedł nikt. O kolejnych terminach informuje Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej na swojej stronie internetowej, a zaplanowanych jest jeszcze 7 spotkań. Realizacja aktualnie trwających prac opiera się o pozwolenie na budowę, które Brembo posiada. Obecnie firma jest w trakcie jego zmiany, stąd złożenie raportu oddziaływania na środowisko, który będzie opiniowany przez wiele instytucji w całym regionie. Obecnie po naszych wezwaniach do uzupełnienia dokumentacji Brembo przedstawiło poprawiony raport oddziaływania na środowisko, który teraz Wydział Ochrony Środowiska przekaże do zaopiniowania m.in. do Urzędu Marszałkowskiego, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Sanepidu, do Wód Polskich i na bazie tych opinii będzie dalej procedowany wniosek, będzie dalej prowadzona analiza wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla tego typu inwestycji na terenie strefy w Dąbrowie Górniczej. Dziś strona społeczna, organizatorzy protestów nie chcieli komentować sprawy. Obowiązkowe czujki dymu w nowych mieszkaniach i obowiązek wyposażenia mieszkań w czujki tlenku węgla. Tego chce Straż Pożarna i apeluje w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W niedzielę dwie osoby zmarły wskutek zatrucia tlenkiem węgla w Jaworznie. To pierwsze śmiertelne ofiary czadu w tym sezonie grzewczym w województwie śląskim. Paweł Jędrusik. Strażacy chcą, aby czujki tlenku węgla były obowiązkowe w pomieszczeniach, gdzie odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. Bo mimo wielokrotnych apeli i próśb w sezonie grzewczym nadal bardzo często dochodzi do tragedii związanych z tlenkiem węgla. Niestety każdy jednak wychodzi z założenia, że to mnie nie dotyczy, to mnie nie dotknie, to mi się nigdy nie stanie. Ale kiedy dochodzi do tej tragedii, to później następuje ten rachunek sumienia, że no jednak przydałoby się. Pamiętajmy, że jeżeli nas bezpośrednio może teoretycznie to nie dotyczyć, to jednak z innej strony może przyjść to zagrożenie. A czujmy się bezpiecznie w tym domu. Pierwsza tragedia z udziałem tlenku węgla w tym sezonie grzewczym miała miejsce w niedzielę w Jaworznie. Zginęło małżeństwo. Mężczyzna mieszkający na piętrze zszedł, przebudził się w godzinach porannych, zszedł na dół, zastał swoich rodziców nieprzytomnych, wyniósł ich na zewnątrz. W międzyczasie krzyknął do żony, żeby wyszła z dziećmi na balkon, żeby nie przechodzili przez ten budynek, ponieważ rzeczywiście tlenek węgla zakładał, że być może w pomieszczeniu będzie w dużym stężeniu, żeby im nie zaszkodził. Na zewnątrz mężczyzna rozpoczął reanimację swoich rodziców.
Strażacy zwracają uwagę, że podobne przepisy funkcjonują już w wielu krajach Unii Europejskiej. Dobiega końca referendum strajkowe w katowickim MPGK. Związkowcy zorganizowali je, bo jak twierdzą, nie osiągnęli porozumienia z zarządem w sprawie podwyżek. Chcieliby pokojowo rozwiązać spór, jednak nie wykluczają żadnej z opcji, zapowiadając strajk. Fatima Orlińska. Referendum strajkowe w katowickim MPGK trwa od zeszłego tygodnia i jeszcze przed weekendem osiągnięto kworum. Na dziś frekwencja wynosi blisko 70%, jednak na ostateczny wynik trzeba poczekać do środy. Referendum jest odpowiedzią na brak porozumienia ze zarządem. Pracownicy MPGK już wiele miesięcy temu zapowiadali, że ich działania mogą eskalować, mówiąc o nieodbieraniu odpadów z terenu miasta, a za pasem zima. Jeżeli chodzi o pracowników MPGK, to oni obsługują też i właśnie te ulice i to też odśnieżanie, więc to też może być wzięte pod uwagę. Ja dodam jeszcze do tego naszego wyniku referendum, chciałbym powiedzieć, że zaistniało coś bardzo niepokojącego, bo widzimy, że zarząd, donosy takie mamy, zresztą też odczuliśmy to na własnych plecach, zarząd zastraszał administrację, co było widać też i w wyniku głosowania przez administrację. Według związkowców pracownicy administracji mieli otrzymać zakaz udziału w referendum. Przypomnijmy, kryzysowa sytuacja w MPGK rozpoczęła się po tym, jak związkowcy zażądali 1400 zł netto podwyżki dla każdego pracownika. Zarząd zgadzał się tylko na 500 zł brutto. I nawet po tym, jak z początkiem września wzrosła stawka za wywóz śmieci, podwyżek nie zaplanowano. Dziś miasto nie chciało komentować sprawy do momentu ogłoszenia wyników referendum. Od dziś w Chorzowie działa ośrodek pomocy medycznej dla osób bezdomnych i wykluczonych społecznie. To tu będzie można bezpłatnie skorzystać z pomocy lekarskiej i to na różnych płaszczyznach. Jak będzie działał ośrodek, o tym Paweł Jędrusik. Osoby bezdomne i wykluczone społecznie zyskały właśnie dostęp do darmowej opieki medycznej. To inicjatywa lekarzy i fundacji Podziel się. Pomysł już spodobał się osobom, które uczestniczyły dziś w otwarciu placówki, a później zostały zaproszone do wspólnego posiłku. Bardzo dobry jest, bo jak do nas tak się chodzi, do tych, to jest bardzo dużo czekania, nie? No, naprawdę bardzo dobrze to jest wszystko. Nowa przychodnia znajduje się przy ulicy Powstańców 41 w Chorzowie. Powstała z misją niesienia pomocy bezdomnym i tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Lekarze, którzy będą tu przyjmować, robią to nieodpłatnie. Nie pytamy, skąd przychodzisz i dokąd idziesz. Chcemy ci pomóc, jeżeli chcesz, przyjdziesz, zarejestrujesz się w recepcji. No i ci pomożemy, bo będziemy też wiedzieć, jakie są potrzeby. W nowym ośrodku mieszkańcy będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę medyczną. Jest to placówka, która będzie świadczyła opiekę zarówno taką stricte internistyczną, a więc będziemy leczyli te podstawowe schorzenia jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, szereg innych cywilizacyjnych schorzeń, które dotyczą wszystkich, nie tylko osób ubezpieczonych, także tych bezdomnych. Będzie też opieka chirurgiczna. A to nie wszystko, bo będą tu również świadczone usługi stomatologiczne. Pracując w przychodni obserwuję, że osoby wykluczone, osoby bezdomne, no mają problem mimo wszystko z dostępem do służby zdrowia. Myślę, że taka inicjatywa, że tutaj w takim miejscu to będzie dla nich bardziej komfortowe korzystać z usług. Może wielu z nich się w ogóle przełamie, żeby z tych usług skorzystać. Odzew ze strony lekarzy na propozycję otwarcia ośrodka był duży. Już zgłosiło się kilkunastu medyków. Wkrótce ośrodek poinformuje, kiedy i w jakich godzinach będą przyjmować poszczególni specjaliści. 220 zawodników z 13 krajów wystartuje w ten weekend w rajdzie Śląska. Jak wyglądają przygotowania, sprawdzała Zofia Stasik. Od 11 do 13 października rozegrany zostanie rajd Śląska. Największe tego typu zawody w naszym regionie po raz pierwszy zaliczane są do najstarszego rajdowego cyklu na świecie, czyli Mistrzostw Europy. Na Stadionie Śląskim poznamy także rajdowego samochodowego mistrza Polski. Wśród zawodników wystąpi kilkanaście polskich zespołów, w tym Miko Marczyk, który zawalczy o tytuł wicemistrza Europy. Skupiam się na tym, żeby przejechać te kilkanaście prób sportowych, które na nas czekają od piątku do niedzieli, czysto, bez problemów, bez błędów, z jak najlepszym czasem, a wtedy w niedzielę po południu na mecie mam nadzieję, że to nam wszystkim da satysfakcję. Próbie zostaną poddani jednak nie tylko zawodnicy.
Emocje mogą wzbudzać również związane z rajdem utrudnienia. Na czas OS-u będzie ten odcinek zamknięty. Mniej więcej start będzie od Alei Korfantego w kierunku strefy kultury. Tam właśnie na strefie kultury różne pętle, przejazdy wokół beczek itd., itd. I powrót z powrotem na rondo. Mimo utrudnień, Rajd Śląska to szansa na promocję dla województwa, a zwłaszcza dla miast zaangażowanych w trasę. Wydarzenie przyciąga bowiem kibiców z całego kraju i nie tylko. To mistrzostwa rangi Europy. Będą oglądane nie tylko w regionie, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Przyjadą zawodnicy rangi europejskiej, którzy naprawdę pokazują, że ten sport jest niesamowity. Budzi wielkie emocje, wrażenia, a to buduje też taką trochę markę miejsca, w którym się to odbywa. Wydarzenie potrwa cały weekend i obejmie wiele śląskich miast. Dokładna mapa ze strefami kibica oraz opisem dostępne są na stronie www.rajdśląska.pl. Od jutra w Katowicach będzie można obejrzeć cybermusical Pilot i Mały Książę. Po raz pierwszy w historii polskiego teatru nasi artyści połączyli siły z twórcami z Broadwayu. Światowa prapremiera tego wydarzenia odbyła się kilka dni temu w sali koncertowej Katowice Miasto Ogrodów. Teraz spektakl będzie wystawiany niemalże codziennie. Pilot i Mały Książę to pobudzający wyobraźnię cybermusical, który zabiera widzów w międzygalaktyczną podróż. Spektakl jest efektem pracy broadwayowskich twórców z polskimi artystami. Otwiera nowy rozdział w teatrze muzycznym, łącząc aktorstwo z nowoczesną technologią w zakresie wizualizacji. To nowatorska produkcja, w której świat wirtualny nieustannie miesza się z realnym. Spektakl spotkał się ze świetnym przyjęciem. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. To nie tylko baśniowa historia oparta na Małym Księciu, ale również fascynujący życiorys autora tej książki. Od 9 października musical można obejrzeć w sali koncertowej Katowice Miasto Ogrodów. W sprzedaży są jeszcze bilety. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.